Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku kolejny raz jest nasz stały współpracownik dr Stanisław Niewiński. Bardzo serdecznie Cię witam, Stanisławie. Witaj Arturze, dzień dobry Państwu. Dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu, prezes Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Stanisławie, ostatnio rozmawialiśmy o dyplomacji chińskiej, zwłaszcza tej kiedyś. Tak, tej dawnej, o systemie tributarnym i o tym podobnych kwestiach. Tak jest, to... Czy jesteśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę zderzyć to z tym, jak odbywa się to teraz? Bo nie ma chyba co się okłamywać i czarować. No, Chiny prowadzą dość taką otwartą, no nie chcę powiedzieć, że ofensywną politykę zagraniczną, dyplomację przy tym. No to chodzi tak naprawdę o biznes. Znowu nie ma co się czarować, chodzi też o pewne uzależnianie, ale nie w stylu rosyjskim, bo... Takie słowo mi ostatnio pasuje do działań chińskich, przynajmniej kiedy porównujemy to właśnie z Rosjanami. Finezja. Trochę chyba inaczej to jest skonstruowane. Jakbyś miał zrobić, nazwijmy to tak, wejście do naszej rozmowy, czym tak naprawdę ta dzisiejsza dyplomacja chińska różni się od tej historycznej? Myśmy oczywiście na ten temat tam wstępnie rozmawiali, właściwie pod koniec naszej poprzedniej rozmowy. No, ale myślę, że nie każdy musiał tenże odcinek odsłuchać. To był odcinek 123, Chińska dyplomacja bezpieczeństwa Europy. Więc jakbyś mógł, tak słowem wstępu, takie krótkie wprowadzenie nam zrobić. Gdy mówimy o współczesnej chińskiej polityce zagranicznej i o tym, jak ta przeszłość, ta bogata przeszłość na nią wpływa, no to możemy, że tak powiem, możemy zauważyć pewne trochę podobne rzeczy, jak wtedy, gdy omawialiśmy sobie zagadnienie chińskiego ustroju politycznego, mianowicie ustroju Chińskiej Republiki Ludowej, jak na ten ustrój wpływał cały ten ciężar, prawda tradycji. Chiny w ciągu ostatnich 100-150 lat zmieniły się pod wieloma względami, ale zarazem ten ciężar tradycji, on jest, on wpływa i on kształtuje Chiny po dzień dzisiejszy. Dlatego możemy tutaj znaleźć zarówno pewne elementy, które uległy zmianom, często daleko idącym zmianom, ale z drugiej strony możemy spotkać się tutaj, prawda, z kontynuacją w wielu dziedzinach. Z czego te elementy wynikają? No wynikają one przede wszystkim z tego, że w ciągu ostatnich 100-150 lat świat się zdecydowanie zmienił. Tak? Po pierwsze upadło cesarstwo chińskie, które było powiedzmy twórcą i kluczowym elementem tego, co historycy nazywają systemem trybutarnym. Chiny utraciły wpływy w sąsiednich państwach takich jak w Korei, jak Korea, która została zajęta przez Japonię, jak Wietnam, który został zajęty przez Francję. Same cesarstwo chińskie stało się państwem półkolonialnym, potem miało rewolucję, wiele lat, prawda, zamętu wewnętrznego. W 1949 roku do władzy dochodzą komuniści z Mao Zedongiem na czele, który no, ma swoją wizję Chin, ma swoją wizję chińskości pod wieloma względami, bardzo gwałtowną, bardzo, bardzo rewolucyjną, zrywającą, prawda, z tradycją na bardzo wielu płaszczyznach. Także no, to jest jedna kwestia, to jest to, że te Chiny przeszły naprawdę daleko idące zmiany przez te 100-150 lat. A z drugiej strony cały, prawda, świat się zmienił, tak?
Gdy sobie popatrzymy na współczesne stosunki międzynarodowe i to, jak one zostały, powiedzmy, ukształtowane na wielu płaszczyznach, no to wynika to pod wieloma względami z pewnych ustaleń, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej, tak? Pewne wartości, pewne fundamenty, na których zbudowano międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, one wynikają z pewnej aksjologii zbudowanej w naszym kręgu kulturowym. Każdy, kto chce, powiedzmy, partycypować w relacjach międzynarodowych, musi w jakimś stopniu, prawda, te wartości wyznawać, przynajmniej w sposób deklaratywny. No i to wszystko, że tak powiem, wpływa na to, jak te Chiny dzisiaj sobie w stosunkach międzynarodowych funkcjonują. One partycypują w świecie, który został w dużej mierze zbudowany przez główne państwa świata zachodniego, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję. Wartości, które na przykład kładą bardzo wielki nacisk na samostanowienie narodów, tak? Także no to już chociażby, że tak powiem, no kompletnie idzie w zupełnie innym kierunku niż ten ład, na którym konstytuował się system trybutarny, tak? Gdzie mamy centrum, to cesarstwo, te Chiny i, prawda, państwa wasalne wokół nich. To jest świat zbudowany na zupełnie innych wartościach. Przynajmniej deklaratywnie Chiny muszą go akceptować, prawda? To jest bardzo istotna kwestia. Także tutaj mamy chociażby tą zmianę. No ale z drugiej strony patrząc, Chińska Republika Ludowa ma aspiracje mocarstwowe, jest wielkim mocarstwem. No i w tym kierunku, prawda, buduje te swoje stosunki międzynarodowe. Także ja bym to moje wprowadzenie podsumował takim stwierdzeniem. Chiny budują swoją politykę zagraniczną, prowadzą swoją dyplomację w świecie, no pod wieloma względami zupełnie innym niż ten, w którym funkcjonowało to cesarstwo chińskie, rządzone przez, prawda, kolejne dynastie. Ale zarazem nadal to jest wielka, wielka potęga, przekonana o swojej wyjątkowości na arenie międzynarodowej, no i próbuje ten ład międzynarodowy tak naginać, prawda, aby tą swoją mocarstwowość budować. No i na wielu płaszczyznach się to Chinom, prawda, udaje, o czym myślę sobie jeszcze porozmawiamy. To tak tonem tego mojego przydługiego, no ale jak mówimy o Chinach, nie może być inaczej wstępu. Panie doktorze, ale tu taka sprzeczność trochę mi się pojawia. Nie I tyle w swojej wypowiedzi. Będzie dużo więcej. To nie chodzi, broń Boże, o twoje wypowiedzi, ale o to, co zdaje się, że ostatnio mówiłeś, bo Chiny pewien historyczny, bym powiedział, sposób i gdzieś to chyba w ich DNA, w jakiś kod kulturowy, chyba się wżarło trochę jak rak, bo są obrażone na ten obcy świat, na kulturę, cywilizację Zachodu, właściwie na ten świat kolonialny, tak, który gdzieś tam przyszedł i przez lata ich podgryzał. Nie tylko ten z najbliższego otoczenia, ale i z dalsza, który mocno wpływał też na funkcjonowanie Chin w różnych epokach, w różnych momentach historii, no ale sam mówisz, że tak naprawdę Chiny, no one chyba nie mówią o tym wprost, ale właśnie podobny model chcą prowadzić i czy w tym wszystkim widzimy pewne zagrożenie, bo zobaczmy, no zderzają się Stany Zjednoczone z Chinami, nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało, nie wiemy, jak to tym bardziej będzie wyglądało, kiedy do władzy być może powróci prezydent Trump i mamy w Europie też dość ciekawą historię, no bo z jednej strony Chiny mówią o współpracy, no ale no niejednokrotnie mówiło się w tym wszystkim o pewnych zagrożeniach, zwłaszcza wchodząc z technologią. Przecież Chińczycy mocno pracują nad 6G, a być może i nad 13G, ale jeszcze się o tym nie chwalą. Nie odpuszczają tematu kosmosu, doskonale zdają sobie sprawę. Ostatnio lądowali po ciemnej stronie i to po raz drugi, zdaje się, tak? Tak? Mówię tak, oczywiście o Księżycu. Więc nie odpuszczają tego kompletnie. I czy to nie jest trochę tak, że Europa, która czasem trochę zaspana, bym powiedział, ale jednak czasem się gdzieś tam budzi z tej swojej drzemki i się orientuje, że Chiny być może pewną pułapkę zastawiają. I dla tych, którzy mają tutaj wątpliwości, to ja mam dość prosty argument. Zobaczmy tę relację z Rosją, chińską oczywiście. Mm-hmm, oczywiście. No zobacz, niektórzy to nazywają relacją senior partnera z junior partnerem, tak? No wynika to oczywiście, bo... No tak trzeba to nazywać, powiedzmy sobie szczerze. No i właśnie, no i mamy pewne inwestycje, które
Od początku zachodni analitycy podkreślali, że przecież to z komercyjnego, finansowego punktu widzenia nie opłaca się Chinom, a jednak to robią razem z Rosją. I teraz już parę razy mieliśmy taką sytuację, że Chiny zaczynają to wykorzystywać. Dokładnie to samo, co Rosja... długu, tak? Dokładnie. Do tego pijesz, jak... nie? No nie inaczej. No, damy wam ogromne pieniądze, wiemy, że ich nie spłacicie, a jak nie spłacicie, to zawrzemy nową umowę, korzystną dla nas. No mamy przecież niedalekie tak nam czasy tak zwanej dyplomacji szczepionkowej, tak? Przy tej okazji oczywiście Chiny jeszcze inne inwestycje w różnych miejscach, większe czy mniejsze, próbowały, czy nawet robiły, czy kwestia Afryki. Nie wiem, no jesteś ekspertem od tych tematów. I tutaj ja powiem szczerze, osobiście no mam pewne obawy. Podkreślam też niejednokrotnie, że współpraca nie tylko polska, ale i europejska ze Stanami Zjednoczonymi nie pójdzie równolegle ze współpracą z Chinami. No jeżeli te dwa mocarstwa są w pewnym czy na pewnym kursie kolizyjnym, no to wcześniej czy później te tory trochę nam się rozjadą. Tak jak się rozjadą, no to cały niestety... czas rozjeżdżają, tak? No właśnie, jak na to patrzysz? Bo nie tak dawno rozmawiałem z profesorem Rajczykiem i on podniósł, że w Chinach jednak rządzi ta kultura właśnie kolektywizmu, tak? I właśnie pewnej tej finezji, o której też rozmawialiśmy. I mimo pewnej, nie chcę powiedzieć, że delikatności, ale innej formy działania niż w jaki sposób robią to Rosjanie, no to jednak ja mam dość spore wątpliwości jednak, czy to nie są kolejne tak naprawdę pułapki, tak? I to ma moim zdaniem duży związek właśnie z tą dyplomacją dzisiejszą chińską. Nie zapominajmy o wizytach chociażby właśnie Viktora Orbana też w Chinach. No Chiny będą robiły wszystko, żeby w tą Europę pewnie wdzierać się jak najbardziej z dwóch przyczyn. Raz, rynek zbytu. I trzeba to też głośno powiedzieć, to już nie jest tylko tania chińska tandeta, ale coraz lepsze produkty. No absolutnie nie. Pomijam, czy kopiowane, czy szanują patenty i prawa autorskie, czy nie, ale jednak ten rynek zalewają. Europa też reaguje, tak? Bo to jest kwestia i tych tanich chińskich samochodów, to jest kwestia i platform sprzedażowych. Tu wcześniej czy później coś się musi wydarzyć. Przepraszam, przeciągnąłem może tę wypowiedź, ale chciałbym, żebyś mnie dobrze zrozumiał i odniósł się do tego tak, abyśmy naprawdę wszyscy zrozumieli, jak ty jako badacz tego państwa środka, tego całego regionu, tak naprawdę Azji, no też południowo-wschodniej, bo mówimy tak naprawdę o większym regionie, jak na to patrzysz, jakie są twoje przemyślenia, wnioski, być może jakieś prognozy? Ja bym w ogóle zaczął tutaj też, bo zwróciłeś uwagę tutaj na pewne takie przynajmniej powierzchowne niekonsekwencje w tym przekazie chińskim. Ja bym powiedział, że właśnie dobrym tutaj przedmiotem do takiej analizy tego jest chociażby ta chińska soft power, bym powiedział, w obszarze dyplomacji. Jak słusznie zauważyłeś, Chiny w takim swoim przekazie bardzo mocno krytykują unilateralizm, imperializm, pewną taką, prawda, zachodnią spuściznę kolonialną, przedstawiają siebie i słusznie zresztą skądinąd, bo nią były, jaką jedną z największych ofiar, prawda, europejskiego kolonializmu, bo taką ofiarą Chiny w wieku XIX i w wieku XX niewątpliwie były. I to jest taki przekaz w dużej mierze, prawda, do krajów południa. My jesteśmy tacy jak wy, my też żeśmy cierpieli z rąk, prawda, europejskich potęg. Dlatego powinniśmy wspólnie współpracować, kooperować i budować lepszą przyszłość. Taki przekaz chińska dyplomacja kieruje do krajów Azji, do krajów Afryki, do krajów Ameryki Południowej. No ale oczywiście jak przyjrzymy się już, prawda, konkretnie różnego typu działaniom chińskim, no to nie jest, że tak powiem, trudno to patrzeć się, że no jest to działanie o charakterze pewnym tutaj, prawda, nierównoprawnym, które do jakiegoś stopnia można nazwać polityką kolonialną, czy może lepiej neokolonialną, tak? Tutaj te pułapki, na które wskazujesz, można zauważyć na wielu przykładach. Nie wiem zresztą, czy do tego się już kiedyś w ramach naszych spotkań nie odwoływaliśmy, ale dosyć ciekawym kazusem tutaj jest chociażby Iran, tak? Iran, jeden z najważniejszych partnerów chińskich na Bliskim Wschodzie, jeśli nie wręcz najważniejszy.
Chiny tutaj, prawda, bardzo mocno ten Teheran popierają w takim, powiedzmy, froncie antyamerykańskim, antyzachodnim, ale zawsze starają się na tym coś dla siebie ugrać w tym kontekście. Na przykład ilekroć kraje zachodnie dążyły do tego, aby wprowadzić kolejne pakiety sankcji w stosunku do Iranu, to Chiny finalnie, chociaż są przecież stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, nigdy się takowym nie przeciwstawiały. Tłumaczyły to potem swoim irańskim partnerom to w ten sposób, no, że oni no, nie chcą, że tak powiem, za bardzo wychodzić przez szereg. No ale powody takiego działania były dużo bardziej złożone, ponieważ w sytuacji, w którym na przykład wprowadzone są jakieś sankcje zakazujące sprzedaży pewnych technologii i pewnych produktów do Iranu, no to firmy amerykańskie, brytyjskie, francuskie czy niemieckie no stosują się, prawda, do tych zakazów. Natomiast firmy chińskie się do nich nie stosują. Jakie są tego konsekwencje? Firm amerykańskich, brytyjskich, francuskich nie ma, a firmy chińskie na rynku irańskim pozostają i zaczynają go w pewnych, powiedzmy, płaszczyznach monopolizować. Myślę, że to jest przykład, który no dość dużo nam tłumaczy, prawda? A Iran to tylko jeden z wielu przykładów, choć myślę dosyć symptomatyczny. Ale uciekłeś od pewnej odpowiedzi, bo chciałbym zapytać, powinniśmy się tych Chin obawiać? No musisz obawiać, czasem, że tak powiem, je nakierowywać na pewne rzeczy. Nie, zastanawiałem się, czy to celowo, czy nie. Żartuję oczywiście, ale właśnie być ostrożnym, czy naprawdę z dużą dozą nieufności do tego podchodzić, czy podejść trochę pragmatycznie? Nie, dobra, robimy biznesy, oni nic złego nam nie zrobią. No Arturze, ja myślę, że nie powiem niczego odkrywczego. W kontaktach z Chinami trzeba być bardzo ostrożnym. Z wielu, że tak powiem, przyczyn. Po pierwsze takim, że no z jednej strony jesteśmy państwem no w kontekście europejskim no dużym, co prawda, ale jakbyśmy popatrzyli na pewne kategorie światowe, no to jednak średnim, a Chiny to jest wielki gigant, tak? Co już po pierwsze, że tak powiem, co już w pewnym sensie ustawia nam pewne relacje, prawda? Druga kwestia to jest taka, że no jakby nie patrzeć, no znajdujemy się na tym świecie w dwóch różnych obozach, tak? My jesteśmy w obozie amerykańskim, Stany Zjednoczone są nam szalenie potrzebne z punktu widzenia gospodarczego, z powodów bezpieczeństwa. No a Chiny, no do czego myślę jeszcze będziemy wracać w toku tych naszych rozmów, no są kluczowym sworzniem, no jednak pewnego bloku alternatywnego wobec Stanów Zjednoczonych i to ma swoje konsekwencje. No z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, czy te Chiny nam się podobają, czy nie, no to one są na arenie międzynarodowej. Są jednym z najważniejszych państw świata, są już, na co też zresztą wskazywałeś uwagę, są już dzisiaj także jednym z inkubatorów globalnych innowacji, dlatego no w trosce też o swój rozwój gospodarczy. No trzeba z tym państwem utrzymywać stosunki, zwracać uwagę, co się w nim dzieje i starać się coś w ramach tych relacji dla siebie uzyskiwać. Myślę, że ostatnia wizyta naszego prezydenta w Pekinie no jest w jakimś sensie jednak no, przykładem tego typu prowadzonej dyplomacji, gdzie no jednak coś tam mimo wszystko z tego Pekinu przywieźliśmy dla siebie konkretnego. A w tym wszystkim i w twoich rozważaniach, również tych wcześniejszych, pojawia się, jeśli dobrze pamiętam, rok 2040. Chiny postawiły sobie pewne plany. 40 albo 49. Chyba 49. Tak. I teraz, czy to jest tylko według ciebie pewien okres w pewnej strategii, jakby nie patrzeć, tak? No bo mamy przecież rok 2024, więc trochę czasu do tego momentu zostało. Czy być może będzie to jednak, ale jakiś punkt zwrotny? No pytanie odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że te plany, a w tym kontekście, prawda, plany tutaj przewodniczącego Xi Jinpinga, one są jednak dosyć mgliste, tak? Ponieważ on sobie, o ile mnie pamięć nie zawodzi, postawił taki cel, że do roku 2049 Chiny mają być kwitnącym, rozwiniętym, wielkim państwem socjalistycznym. Tak? No tutaj no, fortuna dla tego, kto te zamierzenia, że tak powiem, rozszyfruje i ten przekaz z nomenklaturowego przełoży na,
przełoży na nasz, tak? Co to tak do końca oznacza? No z pewnością na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, czyli tej najnowszej odsłony chińskiej państwowości, no Chiny chciałyby się stać krajem wysoko rozwiniętym, krajem bardzo silnym, no kluczowym, prawda, albo jednym z kluczowych mocarstw na arenie międzynarodowej. Zdaniem tutaj, prawda, profesora Góralczyka, nie da się tego osiągnąć bez chociażby zjednoczenia Chin z Tajwanem, tak, o którym sobie wielokrotnie omawialiśmy. To jest dobre pytanie, jeśli mówimy tutaj o próbie, rzeczywiście takim konsekwentnym próbą zjednoczenia z Tajwanem, no to może to doprowadzić do konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi, a jeśli dojdzie do konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to mamy wojnę światową. No ale tak jak mówię, to są plany bardzo mgliste, tak? My nie wiemy, co konkretnie w ramach tego chińscy przywódcy, a konkretnie przywódca, chcą zrobić i na co są gotowi, prawda? No właśnie, bo może, Stanisławie, ulegamy trochę chińskiej... No to jest, wiesz, to jest takiej... też, prawda, ogromna katastrofa, to jest też ogromna, że tak powiem, perspektywa czasowa, no to jest prawie 20 lat, prawda, prawie 30 lat, prawda, wszystko się może stać wtedy. Pytanie, tak. W jakiej kondycji będzie sam Pekin, tak? Tak, tak, oczywiście, tylko mi chodzi o to, czy być może nie daliśmy sobie też właśnie zaszczepić w pewien sposób podejścia takiego, że Chiny muszą ten Tajwan zaatakować. A być może pomijamy inne rozwiązanie właściwie, które Chiny mogą zastosować, czyli w pewien, no to nie będzie najlepsze słowo, ale cwaniacki sposób, no może nie uzależnić Tajwan od siebie, bo nie w tym rzecz, ale tak prowadzić, a właściwie i destabilizować Tajwan, aby mimo nieprowadzenia działań zbrojnych, mimo nieprzymuszania siłą do pewnych rzeczy, jednak formalnie niby Tajwan będzie sobie osobno funkcjonował, ale z drugiej strony nie będzie. I być może takim podstępem Chiny zrealizują swoje założenie i powiedzą, no myśmy zjednoczyli tak naprawdę wielkie państwo chińskie, a nie użyliśmy wcale żołnierzy. Czy nie jest być może trochę tak, że ulegamy właśnie pewnej takiej retoryce, nie do końca prawdziwej, tak? Bo tutaj ktoś to być może sprytnie sobie zaplanował, że wszyscy będą się zajmowali potencjalną inwazją, potencjalnym działaniem sił. W najróżniejsze sposoby jest to przecież rysowane, tak? Jak może takie coś wyglądać? A może Chiny będą próbowały to robić w sposób inny? Bo przecież nie czarujmy się, pewne rzeczy robią, próbując ingerować w politykę wewnętrzną, destabilizować, polaryzować itd., itd. No można to zrobić w bardziej, no nie chcę powiedzieć, że cywilizowany sposób, ale właśnie bez użycia przemocy zbrojnej. No wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, tylko że ono nas prowadzi do kolejnego pytania, tak właściwie jak elita komunistycznej partii Chin widzi to zjednoczenie z Tajwanem, tak? Jaki stopień tego zjednoczenia chińscy przywódcy są w stanie zaakceptować, aby tutaj, prawda, znaleźć w tym swoją polityczną satysfakcję, tak? Bo ona może wyglądać w sposób bardzo różny. Myśmy sobie zresztą na ten temat też rozmawiali ostatnio. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, w którym ten Tajwan ulega czemuś, co my w Europie nazywamy finlandyzacją, czyli że formalnie pozostanie on niezależny poza Chinami, no ale w praktyce, szczególnie w kontekście ekonomicznym, będzie on na tyle zespolony z Chińską Republiką Ludową i w tak dużym stopniu będzie musiał uwzględniać w swojej polityce zagranicznej jednak jakąś wolę Pekinu, że tak jak mówisz, pozostanie niezależny, ale z drugiej strony będzie mocno wpleciony w ten, nazwijmy to, system wielkich Chin. No tylko moim zdaniem ten scenariusz jest do jakiegoś stopnia realny i możliwy, no tylko pytanie, czy on satysfakcjonuje chińskich przywódców, tak? No bo jednak mamy Tajwan, który jest poza Chińską Republiką Ludową, no mamy kraj, który jest demokracją parlamentarną, gdzie mamy grę sił takich, które chcą więcej niezależności i takich, które są gotowe jakoś z tymi Chinami kooperować, tak? Zawsze siły proniepodległościowe mogą dojść do władzy i będą próbowały tą niezależność zwiększyć. I pytanie, co wtedy? Czy chińscy przywódcy są w stanie, że tak powiem, tolerować taką jednak ruletkę tak polityczną? I co w takiej sytuacji, tak? No bo z kolei, wiesz,
Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić dzisiaj Tajwanu, który funkcjonuje na takiej zasadzie, na jakiej funkcjonuje Hongkong i Makao. Na to Tajwańczycy się nie zgodzą. Nawet Guomindang, tak? No, myślę, że nawet politycy Guomindangu, prochińscy pod wieloma względami, no nie są w stanie sobie taki scenariusz dzisiaj wyobrazić. Także no to są te wielkie pytania, na które my nie mamy odpowiedzi. No bo wiesz, no podbić i potem upilnować porządku, własnych zasad, często może być dużo, dużo trudniej. Jak właśnie nie używać tej siły, prawda? Tym bardziej, że mówię, no my mówimy o Tajwanie, który jest no, silnie powiązany ze Stanami Zjednoczonymi, który jest silnie związany z Japonią, no i no, kroki militarne niosą dla siebie niosą dla Chin bardzo ogromne ryzyko, tak? Rozpętania wojny, które Chiny mogą przegrać, tak? No i wedle wszelkich dzisiejszych szacunków przegrają ten konflikt, tak? Nawet uwzględniwszy, że dla Amerykanów będzie on szalenie kosztowny. Bo wiesz, tak naprawdę tutaj kilka pieczeni na jednym ogniu można upiec, przy okazji wiążąc siły amerykańskie. Bez używania siły Amerykanie będą chcieli być tam obecni, więc w innym ewentualnie regionie świata no automatycznie Amerykanie mają w tym momencie mniejszy potencjał. Okej, zostawmy ten temat, a chciałbym zapytać jeszcze o Koreę Północną. Korea Północna mocno zaczyna ostatnio sobie współpracować, chociaż mocno, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jednak współpracować z Federacją Rosyjską, z reżimem putinowskim. Federacja Rosyjska idealnego sojusznika znalazła. No właśnie, i teraz pytanie, czy państwo satelickie, bo tak można nazwać tak naprawdę Koreę Północną względem Chin, urywa się trochę ze smyczy, obrażona o pewne kwestie i próbuje zbudować swoją pozycję, bo wydaje jej się, że oto przyszedł pewien wybawca i nasz tutaj potencjał na arenie, zwłaszcza w regionie, wzrośnie. Czy Chiny wykorzystują tak naprawdę Koreę Północną do tego, aby nie narażać się właśnie na sankcje? Bo zobaczmy, że takie sytuacje przecież miały już miejsce i świat Zachodu ostrzegał Chiny, że jeżeli na pewne kwestie związane jednak z rosyjską agresją będą sobie Chiny pozwalać, to będą nakładane najróżniejsze sankcje w najróżniejszych obszarach gospodarki. I Chiny wiedzą, że nawet jeżeli ostatecznie z tego wyjdą jakąś obronną ręką, poniosą tego ogromne koszty. Więc podsumowując, twoim zdaniem Korea jest wykorzystywana przez Chiny jako taki swoisty, jak się to mówi, słup? Czy być może ta Korea jednak trochę zrywa się ze smyczy Chinom? Ja myślę, że jedno i drugie się tutaj nie kłóci, tak? Z pewnością to pojawienie się tutaj Rosji na Półwyspie Koreańskim mocniejsze jest reżimowi Kimów na rękę w kontekście relacji z Chinami, no, relacji wasalnych sobie pod wieloma względami powiedzmy. No, Korea Północna funkcjonuje, może funkcjonować dzięki temu, że no, jest zasilana przede wszystkim drogą handlową przez Chiny w wiele towarów. No a z drugiej strony jestem sobie w stanie wyobrazić, że rzeczywiście Chińczycy mogą używać tego koreańskiego słupa do potajemnego przekazywania sprzedaży Rosji różnego typów uzbrojenia. Oba scenariusze są tutaj możliwe. Nie umiem ci odpowiedzieć, który z nich jest bardziej prawdopodobny. Zbyt wiele mamy tu tajemnic. Pyta mnie przez przypadek, no tyle co tak naprawdę czytałem, że w zestrzelonych przez Ukraińców rakietach rosyjskich znajduje się, i tutaj źródła różnie podają, od tam 25 do nawet 50 elementów elektronicznych, które ewidentnie są z Zachodu, tak? Łącznie, nie, z Zachodu, łącznie naprawdę z potężnymi amerykańskimi firmami. I wskazano oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie, wskazano Turcję, ale wskazano też Chiny jako państwa, przez które to przechodzi. Oczywiście zaproponowano najróżniejsze rozwiązania, stąd te moje pytanie, bo jednak te Chiny mogłyby się narazić. Ale okej, to też również myślę, że możemy brzydko mówiąc odhaczyć. O inną rzecz jeszcze chciałbym zapytać. Jakbyś miał wskazać pewien priorytet, czy priorytety daje ci tutaj pewien wybór? Jak najbardziej może to być jeden, może być wręcz podium, mogą być trzy. Jeśli chodzi właśnie, bo jednak rozmawiamy o dyplomacji, rozmawiamy o tej polityce zagranicznej, na co Chiny twoim zdaniem nie tylko w tym oficjalnym przekazie, ale tak jak analizujesz między wierszami, jak analizujesz różnicę pomiędzy oficjalnym przekazem a realnym działaniem, to w którą stronę tak naprawdę Chiny i z jaką ofensywą, chociaż to się mocno zbrojnie kojarzy, ale pod kątem właśnie dyplomatycznym, jak ci się wydaje, w którą stronę
najbardziej będą się posuwać i jakie ewentualnie może to nieść następstwa, bo nie chcę mówić, że konsekwencje. W moim przekonaniu, jeśli spojrzymy sobie na dyplomację chińską, no odkąd władzę przejął Xi Jinping i wzmocnił tą swoją władzę na tyle, że można go nazwać jedynowładcą, takim myślę kluczowym kierunkiem dla niego w ramach chińskiej polityki zagranicznej jest budowanie chińskich wpływów w czymś, co szeroko nazywamy globalnym południem, tak? A więc w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. I myślę, że takim dobrą wizualizacją tego procesu jest powiększanie takich kluczowych międzynarodowych inicjatyw, w jakich Chiny partycypują, jak na przykład Szanghajska Organizacja Współpracy, gdzie do którego prawda przystąpiły takie państwa jak Iran, jak Pakistan, jak Klub BRICS, w ramach którego w stosunkowo niedługiej perspektywie czasowej wstąpiły takie państwa jak Iran, Egipt, Etiopia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj, że tak powiem, Chiny postrzegają taką płaszczyznę rozwoju swoich wpływów, no i próby jakiegoś, że tak powiem, szachowania czy otaczania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. To jest dla mnie taki kluczowy wektor, co oczywiście nie oznacza, że nie ma innych, tak? Myśmy o tym wielokrotnie rozmawiali, takim pewnym punktem odniesienia na tej płaszczyźnie globalnej wciąż dla Chin jest Unia Europejska, którą chińscy przywódcy chcieliby widzieć w ramach Zachodu jako jednak pewną przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych. No pytanie oczywiście, na ile to jest realne, a biorąc pod uwagę no jednak pewne ochłodzenie relacji pomiędzy kluczowymi państwami Unii Europejskiej a Chinami, no jest to, że tak powiem, plan do wykonania dla Chin coraz trudniejszy. Ale podejrzewam, że będą go podejmować. Stanisławie, doktorze, a jak wiele Xi próbował zmieniać, jak wiele zmienił, jak wiele twoim zdaniem być może jego indywidualizm jednak zaczął się trochę kłócić z chińskim kolektywizmem, kiedy stawiał właśnie bardziej ten interes, czy po prostu pomysły własne ponad dobro ogółu? Pytam też pod tym kątem, bo Xi może nie jest osobą, której za przeproszeniem no jest mu bliżej niż dalej, ale no przyjdzie pewnie ten moment kiedyś, że z najróżniejszych przyczyn władzę odda. Mamy naturalnego naturalnego następcę i będzie pewnego rodzaju kontynuacja, czy wydaje ci się, że trochę podobnie jak do niego może przyjść ktoś inny i znowu w pewien trochę inny sposób układać, jak to Chiny będą się pozycjonować na arenie międzynarodowej? Drogi Arturze, my kompletnie nie wiemy, ile Xi Jinping będzie jeszcze rządził. Gdy dzisiaj spoglądamy na stały komitet biura centralnego KCKPH, czyli tą powiedzmy partyjną elitę składającą się z 7 członków, to powiem szczerze, no ani ja, ani nikt z ekspertów tutaj chińskiego życia politycznego, których ja śledzę, nie potrafi wskazać następcy Xi Jinpinga. My nie wiemy, ile on jeszcze będzie rządził. Może teoretycznie rządzić dożywotnio do swojej śmierci. A ma on ile? On jest z lat 50. 71 lat. 71 lat. No więc no biorąc pod uwagę, że to jest no multimiliarder, człowiek, którego stać na najlepszych lekarzy, no to on może jeszcze przynajmniej z kilkanaście lat, myślę, żyć i być w miarę aktywnym. Więc to jest dosyć długa jednak perspektywa czasowa. Nie widać kogoś, kto się na tyle wyróżnia, aby mógł być jego następcą. Także trudno nam powiedzieć, co się wydarzy w życiu politycznym Chin po jego odejściu. Tam może być wszystko. Albo jakieś zmiany w kierunku, powiedzmy, nie wiem, bardziej pluralistycznym, czy na przykład powrót do tego, co było przed jego dojściem do władzy, albo może na jakimś etapie on wyznaczy jakiegoś charyzmatyka, który będzie kontynuował jego linię, nie wiem. Oba scenariusze są możliwe, choć ja bym się raczej jednak skłaniał do tego, żeby będziemy mieli powrót do takiego kolektywnego przywództwa, tylko pytanie kiedy. Natomiast na twoje pierwsze pytanie odpowiadając, no Xi bardzo wiele zmienił w Chinach, tak? Zmienił począwszy od no jednak wyznaczenia pewnych nowych trendów w ramach życia politycznego, tak? No jednak taką kolektywną dyktaturę z pewnymi elementami jakiegoś tam jednak pluralizmu, z pewną jednak otwartością, no zamienił on ponownie na taki system
ściśle wertykalno-autokratyczny, tak? Jednak z rządami jednostki, które no narastają tak naprawdę. Z roku ten reżim jest no coraz bardziej tutaj, powiedzmy wyraziście, jedynowładczy. Zmienił sporo w polityce zagranicznej, bo oczywiście Chiny do roku 2012 no były, prawda, mocarstwem, które miało swoje aspiracje, których do jakichś tam stopnia, prawda, Stany Zjednoczone obawiały się i te obawy no rosły, one zaczęły już narastać pod koniec pierwszej dekady. No ale jednak to były takie, powiedzmy, aspiracje wyrażane jednak w duchu testamentu Deng Xiaopinga, to znaczy one nie były zbyt wyraźne, ta polityka zagraniczna była jednak no bardziej finezyjna, bardziej ukrywała pewne rzeczy. On to zastąpił bardzo taką asertywną dyplomacją, proponowaniem światu wielu inicjatyw, które uderzały w interesy amerykańskie. No jeszcze, że tak powiem, podlane sowicie, prawda, wielkochińskim nacjonalizmem, mamy taki termin wilcza dyplomacja, także no to jest polityk, który no zmienił w Chinach bardzo wiele, właściwie na każdej płaszczyźnie. Rozmawiamy dzisiaj o dyplomacji, rozmawiamy tym samym o polityce zagranicznej, ale nie sposób pominąć tutaj tak naprawdę działania wewnętrznego. Czy według ciebie to, co też Chiny robią wobec własnych mniejszości, bo coraz więcej takich materiałów dość brutalnych się pokazuje w sieci, to może mieć jakiś wpływ na to, jak będzie funkcjonowała chińska władza? No bo wiesz, no, coraz więcej niezadowolonych, ja wiem, że to są Chiny, to nie wygląda to tak jak w Europie Zachodniej, ale jednak no przecież to, co nieraz niektórych wręcz nie tylko dziwi, ale i szokuje, w Chinach mamy do czynienia ze zjawiskiem terroryzmu, tak? I to też oczywiście jest potem wykorzystywane do zwalczania tychże mniejszości, również tych pod kątem religijnym. Jak ci się wydaje, to może mieć wpływ właśnie na chińską władzę? No bo myślę, że możemy śmiało założyć, że to, co się dzieje też wewnątrz, również ma mniejsze czy większe przełożenie na to, jak się współpracuje z sąsiadami, tymi bliższymi i dalszymi, jak i z tymi, z którymi się nie sąsiaduje, czyli w ramach no ogólnie szeroko pojmowanej tej polityki zagranicznej, polityki międzynarodowej. Arturze, ja się oczywiście mogę mylić, ale spoglądam na to zagadnienie w następujący sposób. Uważam, że kwestie mniejszości etnicznych w Chinach jako takie, jako pewne zagadnienie samodzielne, one nie stanowią wyzwania tu i teraz dla komunistycznej partii Chin, ponieważ no, spójrzmy sobie na dwie największe mniejszości w Chinach, mianowicie, znaczy one nie są dwoma największymi, bo największą w ogóle mniejszościową grupą etniczną w Chinach to jest taka mniejszość Zhuang, która żyje na południu Chin, ale ona jest dosyć spokojna. Mam tutaj na myśli dwie inne duże grupy mniejszościowe, mianowicie Tybetańczyków i Ujgurów. Przedstawiciele tych narodów no, podnosili w poprzednich kilkudziesięciu latach nieraz głowy przeciwko władzy chińskiej i absolutnie nic z tego nie wyszło. Zarówno Tybetańczyków, jak i Ujgurów no, przymuszono do tego, żeby zachowywali się spokojnie i de facto zachowują się spokojnie. Moim zdaniem te mniejszości same z siebie nie są w stanie wywołać problemów, które byłyby w stanie KPH dzisiaj poważnie zaszkodzić. Natomiast w sytuacji, w której powiedzmy, nie wiem, w Chinach nastąpiłoby jakieś poważne tąpnięcie społeczne od wewnątrz, mam tu na myśli wewnątrz samych Chińczyków Han, no to wtedy, że tak powiem, mogłyby się poważnie te problemy mniejszościowe dołożyć, ale tutaj powiem to w ten sposób. To byłby pewien problem na dokładkę. One same z siebie są zbyt słabe, aby państwu chińskiemu zagrozić, ponieważ ono bardzo silnie te tereny mniejszościowe kontroluje. No wiesz, dyskryminacja, wręcz prześladowanie i represje wobec tych mniejszości milionowych, podkreślę, oczywiście, nawet wielomilionowych, oczywiście no, w stosunku do całości państwa chińskiego, no to może nie jest jakiś wielki procent, to można powiedzieć, że te nieszczęsne represje no, na swój sposób, no mówiąc wprost, są skuteczne, tak? No tak, oczywiście, jak najbardziej. No weźmy Ujgurów, tak? W latach 2000, w latach 10 tego stulecia, no słyszeliśmy o pewnych protestach, również o atakach terrorystycznych w roku 2012.
władzę przyjmuje Xi Jinping, no, buduje bardziej autorytarne państwo i ono na mniejszościach narodowych, w tym no, przede wszystkim na Ujgurach się odbija. No i czy słyszałeś o jakichś poważniejszych wystąpieniach w ostatnich kilku latach? Ja nie słyszałem, tak? No to wynika z tego, że po prostu im dokręcono śrubę jeszcze bardziej. No i to no, przyniosło to pewne skutki, prawda? Trochę podsumowując, bo to chyba będzie takie ostatnie pytanie, to no, na swój sposób gdzieś tam człowiek czuje taki wewnętrzny dyskomfort, no bo z jednej strony współpracujemy, chcemy współpracować, jeździmy, nie mówię tylko o Polsce, jakaś tam współpraca zawiązywana, a z drugiej strony doskonale wiemy, że oczywiście rozmawialiśmy o tym chińskim reżimie politycznym, no ale on się sam deklaruje jako komunistyczny, no a mamy, jakby nie patrzeć, również w naszym kraju odpowiednie podejście do tegoż, nazwijmy to, ustroju, a z drugiej strony no to, co robi z mniejszościami, no to też się mocno kłóci z naszymi zasadami. To co, taki brzydki wniosek na koniec, że ten biznes jednak ważniejszy od tych zasad, od etyki, moralności i praw człowieka? No Arturze, wiesz, ja nie chcę tutaj wyjść w ramach twojego podcastu na jakiegoś, prawda, cynika. Ja nie mówię, że to jest w 100% mój głos. Natomiast no realnie patrząc na sytuację międzynarodową, tak to wygląda. No Zachód krytykował chińską politykę, czy to w stosunku do Tybetańczyków, czy w stosunku do Ujgurów, ale no często ta krytyka była traktowana jako taką, powiedzmy, nie wiem, forma no wykonania pewnych gestów, które wykonać trzeba, wykonaliśmy je, a potem przechodzimy do biznesowych konkretów. Tak to wyglądało i wygląda po dzień dzisiejszy. To się może zmienić w sytuacji, w której no faktycznie, powiedzmy, te relacje między Zachodem, w tym także Unią Europejską, a Chinami stałyby się bardzo, ale to bardzo, bardzo chłodne. Tak? To wtedy ta gra mniejszościowa, podejrzewam, zaczęto by ją używać jako, nie wiem, konkretny oręż w rywalizacji z KRL. Prawda? Króciutkie pytanie na sam koniec, bo mi się nasuwa. Ostatnio o tym zresztą rozmawialiśmy, że Chińczycy potrafią w mało grzeczny sposób karcić kogoś, kto ich krytykuje. Mówimy również o państwach europejskich. To wynika z pewnej mentalności i o tym między innymi, co właśnie ostatnio mówił profesor Rajczyk z tego niskiego i wysokiego kontekstu i że tak ich zdaniem nie wypada, czy oni ewentualnie tym się zasłaniają albo w ogóle się tym nie przejmują i po prostu, tak jak powiedziałem, mało grzecznie komentują, że ktoś tam jakiejś niskiej rangi polityk, właśnie oni tak mocno, no nie chcę powiedzieć, że odczłowieczają, ale odpodmiotowują daną osobę czy ośrodek decyzyjny, który w jakiś sposób się wypowiedział i następuje ta krytyka w taki, może nie, że niezrozumiały dla nas sposób, ale no też nieakceptowalny, tak? To wynika z, powiedzmy, wieloletniej praktyki politycznej. Jak chcemy kogoś obrazić, to w tym kręgu cywilizacyjnym, w cudzysłowie do dobrego tonu, należy mocno i poważnie umniejszyć jego pozycję. Tak bym ci to skomentował. Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję, szanowny doktorze, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że mimo być może pewnych powtórzeń, ale na pewno w większości odniesień do naszych poprzednich rozmów była ona interesująca i nasi słuchacze, a przynajmniej jej część interesująca się właśnie tematyką państwa środka, będzie usatysfakcjonowana. Dziękuję ci, Arturze, za zaproszenie do twojego podcastu. Tradycyjnie polecam się na przyszłość. Dzisiaj moim państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Stanisław Niewiński, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Jeszcze raz serdecznie, doktorze, dziękuję. Dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.